24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa, Mirosław Skowron, Polskie Radio 24. Gościem Polskiego Radia 24 jest Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie pośle, na początek dwa pytania, no można powiedzieć piłkarsko-polityczne. Pierwsze, czy Czesław Michniewicz powinien odejść, bo widzę, że wciąż trwa dyskusja i wciąż media się zastanawiają. Pan zapewne też jest kibicem piłkarskim i też ma na ten temat zdanie. Panie redaktorze, no ja nie będę decydował, do tego jest Polski Związek Piłki Nożnej. No to wiadomo, że pan nie będzie decydował, tak, ale każdy ma opinię. Wtrącać, ale ja jako kibic mogę powiedzieć tak. Podobnie ja, jak i bardzo wielu moich kolegów, kibiców, czujemy taki niedosyt. Niedosyt związany z występem reprezentacji. I myślę, że tutaj jest taki podstawowy błąd, który czynimy zawsze chyba, jadąc na wielką imprezę. Stawiamy sobie plan minimum, który dla nas okazuje się planem maksimum, no bo myśmy mówili, że dla nas najważniejsze jest wyjście z grupy. Prawdziwi zawodowcy, a przecież piłka nożna to jest piłka zawodowa w tej chwili, powinni stawiać sobie cele maksymalne. Gdyby Marokańczycy stawiali sobie za główny cel wyjście z grupy, to pewnie by z tej grupy wyszli i nic więcej. Natomiast tam widać radość gry w piłkę, tam widać chęć do tego, żeby sięgać po najwyższe laury. Mam wrażenie takie, że w naszej drużynie nie ma takiej codziennej woli, kolokwialnie mówiąc, gryzienia tej trawy na boisku. I na ile trener jest za to odpowiedzialny, a nie jest odpowiedzialna generalnie jakaś tam atmosfera w drużynie, trudno mi powiedzieć. Plan minimum został wykonany, ale jeżeli chcemy marzyć o tym, żebyśmy byli dumni i za 4 lata Polska była mistrzem świata, to chyba jednak trzeba w tej drużynie coś zmienić, a bez być może zmiany trenera się tego nie uda zrobić. Są odpowiednie gremia, są ludzie, którzy powinni to oceniać, są dziennikarze sportowi, są fachowcy. No ja za trenerem Michniewiczem tęsknił nie będę, jeżeli nastąpi ta zmiana. No i panie pośle, pytanie teraz o no już twardą politykę. W Przysusze Prawo i Sprawiedliwość wziął udział w Zgromadzeniu Polskiej Wsi. Zapowiedziało no, pewne obietnice wyborcze dla polskiej wsi. Co się zmieni, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość utrzyma władzę po następnych wyborach? No i pytanie ze strony krytyków, dlaczego dopiero teraz to się zmieni, a przez 7 lat się nie zmieniało? No nie, nasi krytycy tak mówią, że przez 7 lat się nic nie zmieniało, natomiast proszę zauważyć, że jednak w wielu sprawach, które były problemem rolników, tak jak choćby w sprawach ubezpieczeń rolniczych, Prawo i Sprawiedliwość podejmowało te działania. Pan mówi, że nas krytykują. Totalna opozycja zawsze nas będzie krytykowała, zapominając, co ona robiła, kiedy była przez 8 lat przy władzy i jakie miała propozycje dla rolników, wydłużając im chociażby wiek emerytalny do 67 roku życia. O tym, że my jesteśmy konsekwentni, o tym, że my stale dostrzegamy te potrzeby polskiej wsi, to pokazuje choćby kwestia ogłoszona w Przysusze dopłat dla paliwa rolniczego. I to będzie zwiększenie w tym momencie ze złotówki na złoty 20 do 1 litra dla producentów trzody chlewnej, czy kwestia tego typu jak problem nawozów. Kiedy pojawiły się ogromne problemy z cenami nawozów, kiedy cena gazu skoczyła na tak ogromny poziom, no to można było wtedy nic nie zrobić. My pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie dopłacać do nawozów rolniczych, żeby złagodzić skutki podwyżek cen gazu. W tej chwili także mówimy o tym, że będziemy starali się dotować produkcję nawozów po to, żeby ta cena nie poszła.
Jeśli chodzi o pszczelarzy, my wprowadziliśmy przecież tą dopłatę 20 zł dla rodziny pszczelej. Teraz będziemy zwiększać to 2,5-krotnie do 50 zł. I tak mógłbym pokazywać te działania, które są realizowane w sposób stały. Oczywiście skala problemów w rolnictwie jest ogromna, bo to przecież ten dział gospodarki, który uzależniony jest bardzo mocno od czynników zewnętrznych, czynników pogodowych, ale także bardzo mocno od tych czynników makroekonomicznych, bo tak jak powiedziałem, ceny gazu, które dotykają nas wszystkich, dotykają bardzo mocno rolników, choćby przez ten wzrost ceny nawozu. Więc to nie jest tak, że my nic nie robimy. Ktoś to tak mówi, po prostu kłamie. Natomiast dlaczego teraz? No, panie redaktorze, zawsze ktoś może powiedzieć, że mówimy o czymś za późno i że to jest jakiś element kampanii. My do wyborów mamy rok. Prawdziwe propozycje programowe pokażą nam się za kilka miesięcy i to będzie ten program, z którym Prawo i Sprawiedliwość pójdzie do wyborów. Teraz przyszedł czas na to, żeby pokazać, co rozrobiliśmy i co robimy i co będziemy robić dla rolnictwa. Ale przecież dyskusja o tym, co w Polsce powinno być zmieniane, czy jakie powinny być nasze decyzje w wielu sprawach, trwa cały czas. Odbywają się konferencje, odbywają się dyskusje w ramach Polski Wielki Projekt. To nie jest tak, że my nagle sobie przypominamy o rolnikach. Ja z rolnikami spotykam się bardzo często, bo przy różnego rodzaju wydarzeniach lokalnych realizowanych w gminach, czy to nie są tylko i wyłącznie dożynki, które są raz w roku, ale to są spotkania w kołach gospodyń wiejskich, w kołach czy w ochotniczych strażach pożarnych. Problem rolnictwa wraca. My bardzo często prowadzimy dobre, ale czasami trudne rozmowy. Województwo świętokrzyskie, z którego ja pochodzę, z którego jestem posłem, w którym mieszkam, to jest teren taki właśnie rolniczy także, więc czy z hodowcami trzody chlewnej, czy z producentami zbóż, prosa, czy z sandomierskimi sadownikami często rozmawiam i często to są rozmowy, które pokazują o tej skali problemów. My potem to przekazujemy panu ministrowi, panu premierowi Kowalczykowi, czy panu premierowi Morawieckiemu i nie jesteśmy absolutnie od tych problemów wsi oderwani. To, że teraz była konwencja rolna, to, że mówimy o tym, co zrobiliśmy, to także jest efekt tego, że nasi konkurenci polityczni, szczególnie ci z Platformy Obywatelskiej, ale także z PSL-u, prowadzą taką narrację, gdzie rzeczywiście nic dla tych rolników, nic dla polskiej wsi nie zrobiliśmy, ale prawda jest taka, że standard życia mieszkańców wsi w ciągu tych ostatnich 7 lat naprawdę stale się podnosił. My choćby przez to, że do mieszkańców wsi skierowaliśmy ogromne środki z programu Rodzina 500+, sprawiliśmy, że skala ubóstwa dzieci na wsi znacznie się zmniejszyła, więc dlatego teraz, bo stale mówimy o potrzebach polskiego rolnictwa, stale mówimy o tym, co w Polsce trzeba byłoby zmienić. Przyjdzie kampania wyborcza taka już prawdziwa, bo myślę, że za kilka miesięcy to zaczniemy już mówić o programach wszyscy, to wtedy będziemy pokazywać konkretne propozycje. Dzisiaj zasygnalizowaliśmy o tym, co chcemy zrobić. Ja czekam, kiedy o tym zaczną mówić w sposób naprawdę rozsądny i sensowny i konkretni nasi rywale, nasi konkurenci polityczni. Panie pośle, i pytanie też o nie konkurentów, ale koalicjantów. Wiadomo, że tu wielkiej miłości nie ma. Nie ma się co już czarować, ale jest wspólny interes. Sejm zajmie się dzisiaj, no, Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zajmie się dzisiaj wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra Ziobry,
Gdyby pan miał tak no, w ciągu powiedzmy 3 minut powiedzieć, dlaczego minister Ziobro powinien zostać na stanowisku jednak, albo może pan należy do tych, którzy uważają, że powinien odejść i wtedy też dlaczego. No panie redaktorze, ja powiem po pierwsze, dlatego uważam, że powinien zostać, gdyż to nie opozycja będzie decydowała o tym, kto jest w rządzie Zjednoczonej Prawicy ministrem, a kto tym ministrem nie jest. Co jakiś czas opozycja wysuwa wnioski o wotum nieufności dla tego czy dla innego ministra. Minister Ziobro jest chyba tym, który najczęściej jest atakowany, który najczęściej jest krytykowany. Natomiast ja powiem w ten sposób. No ja będę głosował za tym, żeby minister dalej został. Udzielę mu wotum zaufania. Będę przeciwko tego wnioskowi, dlatego że uważam, iż no po prostu rząd Zjednoczonej Prawicy, którego ministrem jest pan minister Ziobro, powinien swoją misję prowadzić do końca. Tutaj te działania opozycji mają tylko i wyłącznie polityczny charakter, aby nas skłócić, aby nas w tym momencie poróżnić i doprowadzić do tego, że nastąpi pęknięcie. Jednak jeżeli spojrzymy na to, co w systemie prawnym zostało wprowadzone, to widzimy sporo dobrych rzeczy. Ściągalność alimentów, wprowadzenie różnego rodzaju ułatwień, jeśli chodzi o dostęp dokumentów, doprowadzenie do tego, że karani są ci, którzy bardzo skwapliwie korzystali z tego, że można było kraść z budżetu państwa środki, które choćby z VAT-u powinny się temu budżetowi należeć. Od samego początku minister Ziobro jest atakowany za to, że doprowadził do zamachu na polską praworządność i że te działania, które my wprowadzamy jako reformę systemu sądowniczego, są czymś złym. Ale one nie są niczym innym bardzo często jak te rozwiązania, które mamy w Europie Zachodniej. I tam jest to możliwe do wprowadzenia i tam to funkcjonuje. W Polsce natomiast jest niemożliwe. Ale tak jak powiedziałem, choćby z tego powodu, że to opozycja chce urządzać polski rząd i decydować, kto będzie ministrem, kto nie będzie i potem cieszyć się, gdyby jej się udało odwołać ministra Ziobro, to ja będę głosował za tym, żeby jednak tym ministrem został. Opozycja do tej pory nic dobrego nie miała do zaproponowania. Ja pamiętam te kolejne wystąpienia, kiedy przedstawiano wnioski o wotum nieufności i tam bardzo często była taka papka polityczna, antypisowska i nic z tego więcej nie wynikało. Dla mnie te działania opozycji po prostu są nie do zaakceptowania. Dziękuję uprzejmie. Gościem Polskiego Radia 24 był Andrzej Kryj, Prawo i Sprawiedliwość.